Cześć, słuchajcie, dzisiaj taki krótki vlog o tym, co u nas. Jak widzicie, siedzę na drabinie. Chciałam się z wami przywitać. Cześć, witajcie w naszym nowym studiu Domowa TV. Ale tak naprawdę to od razu powiem wam, o co chodzi. No, po tych wszystkich naszych wojażach, jak wróciliśmy do domu, to uznaliśmy, że czas najwyższy coś zmienić. Tutaj w tym miejscu, gdzie sobie siedzę, to jest nasz salon, znaczy jego część. Jak widzicie, były żółte ściany, już powoli zaczynamy przemalowywać na biało. Tu stała sobie kanapa, teraz stoi drabina, jest malowanie, no i będziemy tutaj sobie coś zmieniać. Kilka fajnych inspiracji wrzucam dzisiaj na Domową TV, więc możecie popatrzeć. Ogólnie marzy mi się tutaj taki fajny, biały kącik, no taki, wiecie, do poczytania, do posiedzenia. No i też przy okazji będzie, myślę, tutaj takie... No, od razu studio domowej. Tak, będę stąd, myślę, nagrywać dla was potem odcinki. Mam nadzieję, że wam się spodoba, że będzie miło wam oglądać. Ogólnie całość bym chciała, żeby była taka świeża, raczej w bieli, z jakimiś różnymi dodatkami. Więc jeżeli gdzieś coś fajnego widzieliście, jakieś fajne pomysły, to oczywiście podsyłajcie. Jestem ciekawa też, jakie wy macie u siebie w domu ściany. Już o to pytałam na Facebooku. Ale słuchajcie, zamalować to żółte, tak naprawdę to robi to Michał, ale widzę, ile mu zajmuje czasu. To nie jest aż takie proste, więc jednak powrót do białego jest trudniejszy niż pomalowanie na jakiś kolor. No to tak u nas trochę z plasu boju, taki vlog z ręki, z drabiny. Też dlatego jest trochę mniej odcinków, bo mamy tutaj wielki rozgardiasz, wszystko jest poprzykrywane foliami. Ale mam nadzieję, że już jutro wrócę do was z jakimś nowym odcinkiem. Może też już będę mogła wam pokazać nowe studio, jeżeli jeszcze nie, to na pewno może jakiś wyjazdowy, który nagraliśmy w Paryżu czy w Berlinie. No to tyle, pozdrawiam was ciepło, napiszcie, co tam u was się dzieje, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!